Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Piotr Wojciechowski. Widzę wiele znajomych twarzy, wiele nowych, więc cieszę się, że po raz kolejny mogę się spotkać z osobami, które wcześniej były na moich wykładach. Witam nowe osoby, mam nadzieję, że zainteresuje dzisiaj tematem. Kilka słów o mnie, a potem o tym, co w BGP piszczy. Ja w tym momencie pracuję jako architekt rozwiązań sieciowych w firmie Verifone. Jest to firma, z którą na pewno wszyscy się spotkaliście. Produkujemy zarówno terminale płatnicze, jak i procesujemy transakcje płatnicze w Europie, w Stanach i w Australii i Oceanii, czyli praktycznie cały świat bez Afryki. Projektuję rozwiązania, które mają za zadanie przeprocesować te płatności w sposób bezpieczny i w sposób szybki, więc centra przetwarzania danych, bezpieczeństwo tych centrów danych, jak i współpracę z operatorami, bankami, wszystkiego rodzaju dostawcami usług finansowych, których programy partnerskie czy programy finansowe są akceptowane bądź rozliczane w ramach płatności. Ja pracuję głównie na rynku europejskim, natomiast mam kontakt także z kolegami z Ameryki i z Australii, tak żeby ta struktura była w miarę spójna. Wcześniej pracowałem u jednego z polskich operatorów, integratorów sieciowych, wcześniej u operatora, więc jestem dość mocno związany z rynkiem operatorskim historycznie, a w międzyczasie jestem jednym z administratorów forum CCIE.pl. Nasza społeczność jest na pewno wam znana. Jeżeli nie, to zapraszam. Dużo użytkowników, największa zarejestrowana społeczność Cisco w Europie. Wielu polskich CCIE aktywnie uczestniczy w życiu tego forum, więc można uzyskać poza oficjalnym kanałem wsparcia bardzo wiele cennej wiedzy, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej i wsparcia technicznego. Więc jeżeli ktoś nie zna, to zapraszam. Przygotowałem dzisiaj taki krótki przegląd kilku funkcjonalności BGP, które są z jednej strony nowe, niedawno wyspecyfikowane, bądź specyfikacja się dotarła dopiero niedawno i zaimplementowane u różnego rodzaju vendorów mniej lub bardziej już w najnowszych wydaniach software'u. One mogą nam się bardzo przydać z punktu widzenia operatorki, mogą nam się przydać z punktu widzenia rozwoju dalszej sieci czy planowania sieci. Mogą być przydatne także przy codziennej administracji. Nie będzie to deep dive w każdą z tych konkretnych technologii, nie mamy na to czasu. Chciałbym jednak, żebyście po tych wszystkich sesjach wynieśli informację, że coś takiego istnieje, nawet nie pamiętając nazwy, że jakaś pewna funkcjonalność się pojawiła, bądź została teraz wdrożona u różnego rodzaju vendorów i można z niej skorzystać. I gdzie się dalej szukać konkretnych informacji, bardzo technicznych, już jak konkretną funkcjonalność wdrożyć, w jakich modelach. Będzie kilka slajdów z linii poleceń, żeby nie było, że tylko mówię jakieś marketingowe rzeczy i bynajmniej nie sprzedaję tutaj nic, sprzedaję wiedzę. Dobra, pierwsza funkcjonalność, BGP Graceful Shutdown. Pojęcie graceful w ogóle, shutdown, restart, występuje przy bardzo wielu protokołach routingów i ma ono na celu troszeczkę zmniejszyć nam bolesność różnego rodzaju zaplanowanych akcji, które musimy wdrożyć w naszej sieci. No nie jest tak, że ten sprzęt, który my mamy, będzie chodził 24 godziny na dobę, bez żadnych aktualizacji, bez przerw technicznych, bez konieczności wyłączenia pewnych także sąsiedztw z punktu widzenia fizycznych połączeń pomiędzy urządzeniami, więc staramy się szukać mechanizmów w różnych protokołach, które będą nam zapewniały, żeby te przerwy były jak najmniej inwazyjne dla naszego środowiska, którym zarządzamy. Jak wiemy, protokół BGP jest bardzo fajnym, elastycznym protokołem, pozwalającym nam przenieść bardzo mnóstwo informacji, ale jednocześnie ten czas konwergencji w tej sieci, im bardziej jest ona złożona, tym bardziej się ten czas konwergencji wydłuża. Jeżeli mamy coraz dłuższy czas tej konwergencji, tym każde zdarzenie, planowane czy nieplanowane, będzie zaburzało pewien model, którym ta nasza sieć działa. Ten model, który chcemy utrzymać jako sprawdzony, wdrożony model świadczenia usługi. Co więcej, w tej naszej sieci, no to BGP jest nam potrzebne po to, żebyśmy zapewnili usługi, które dalej sprzedajemy naszym klientom. Jest coraz więcej takich mission critical usług, którzy przychodzi do nas klient i mówi, że chce mieć pewność, że ta usługa będzie działała 24 godziny na dobę. To jest core mojego biznesu bądź jakaś funkcjonalność, którą ja sobie wymyśliłem, która musi działać. I na przykład trafik VoIP-owy, wszelkiego rodzaju połączenia głosowe, które no, nie chcemy rozłączyć klientowi telefonii, za którą on na przykład płaci. Synchronizacja baz danych. No, jeżeli klientowi za pomocą naszych łączy rozjedzie się baza danych, ponieważ my mamy co chwilę jakieś dziwne przerwy, nasza sieć
no nie działa w sposób przewidywalny, to klient po prostu zrezygnuje z naszych usług. Więc jest wiele takich scenariuszy, w których my jesteśmy w stanie zaplanować sobie przerwę i chcielibyśmy teraz, żeby nasze mechanizmy, które będziemy stosowali, jak najbardziej złagodziły bądź całkowicie wyeliminowały potencjalne zawirowania w sieci związane z naszą zaplanowaną przerwą. BGP Graceful Shutdown przede wszystkim jest dedykowany do operatorów, którzy stosują usługi MPLS-owe. Stosujemy go na styku PE do PE, jeżeli mamy sesję BGP, gdzieś przy root reflektora, kiedy wiemy, że ta informacja, którą, na którym bazuje nasza konwergentna sieć, gdzieś może zostać zaburzona albo zniknie, ale równie dobrze możemy ten protokół także stosować w zwykłych połączeniach internetowych, jeżeli one nawet nie są zamknięte gdzieś w sieci MPLS-owej, jeżeli mówimy o typowym styku internetowym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To, co chcemy osiągnąć, to jest sytuacja, w której minimalizujemy utratę ruchu, najlepiej do zera. Czyli staramy się minimalnym kosztem i minimalnym wkładem sił, który administrator musi włożyć w pewne działania administracyjne, żeby przerzucić ruch na przykład na zapasowe ścieżki, które gdzieś tam znajdują się już w pamięci urządzenia, żeby klient w miarę możliwości w ogóle nie zauważył tej przerwy, bądź ta przerwa dla niego była maksymalnie zminimalizowana. Do tego właśnie będzie nam służył m.in. BGP Graceful Shutdown. Jest to opisane w dwóch dokumentach. Tu są linki potem na prezentację, one będą oczywiście aktywne, żeby bezpośrednio się donieść. Co ważne, jest to mechanizm, ponieważ jest on opisany w RFC, jest to mechanizm, który jest w domyśle niezależny od wendora. Czyli jeżeli mamy sieć, w której zazwyczaj mamy sieci, w której mamy wielu urządzenia, wielu wendorów, jesteśmy w stanie zaimplementować ten mechanizm tylko uzależniając od wersji firmware'u czy wersji, czy konkretnego pudełka, które kupujemy do sieci, czy dana funkcjonalność będzie spełniona. Co chcemy osiągnąć? Przy takim typowym ruchu wiemy, że istnieje sobie jakaś tam sieć, mamy typowy flow danych, no i musimy z jakiegoś konkretnego powodu wyłączyć R1. Aktualizacja softu na przykład. No, wymaga restartu całego pudełka, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć mechanizmami in-service software upgrade. Musimy wyłączyć to pudełko. Co się dzieje w normalnej sytuacji, kiedy administrator nie podejmuje żadnych czynności? No po prostu pada nam router z punktu widzenia topologii. My go wyłączyliśmy, jego nie ma. Ten ruch, który był kierowany na podstawie najlepszych ścieżek BGP do tego routera jest zdropowany i następuje przerwa dla klienta. W czasie tej konkretnej przerwy routery pozostałe zaczynają rozgłaszać swoją informację o ścieżkach zapasowych i zaczyna się rekalkulacja topologii sieci, która prowadzi do stworzenia nowego punktu konwergencji, nowej topologii konwergentnej, przy której flow został przywrócony. Problem polega na tym, że im bardziej mamy skomplikowaną sieć, tym dłużej może ten czas, w którym ta przerwa dla klienta będzie występowała, no, może być o wiele dłuższy, potencjalnie nawet do kilku, kilkunastu minut, jeżeli mamy bardzo skomplikowane tablice routingu, bądź musimy te tablice przeliczyć dla bardzo wielu VRF-ów, które w naszej sieci mamy skonfigurowane. No, jest to problem. Kilkanaście minut przerwy to są klienci, którzy już zaczynają wydzwaniać, co się stało, co się dzieje, czemu jest przerwa i jak możemy zareagować na taki problem. Jak działa w tym momencie BGP Graceful Shutdown? Podstawową zasadą jest taka, mamy zapasowe ścieżki, które chcemy wykorzystać, zanim wyłączymy nasz router z użycia. Czyli mówimy, że nasz router, żeby wysyłał informację, aha, ja wiem, że będę wyłączony, w związku z tym przestań preferować ruch, który ma przeze mnie iść, przestań preferować ścieżkę przeze mnie jako najlepszą ścieżkę do danego celu. Można to zrobić na przykład przez obniżenie local preference'u, który w danym momencie, jak sobie rozgłosimy, w tym momencie cały ruch, który pięknie szedł do R1, przy przeliczeniu całej topologii, przy całkowicie braku przerwy, R1 nadal działa i może procesować pakiety. Dla zapasowych ścieżek, kiedy ten punkt uzyskiwania konwergencji nam się zbliża, jesteśmy coraz bardziej tego, coraz bardziej możemy powiedzieć, że ruch przerzucił się na R2, w pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, że cały ruch został przerutowany przez R2. R1, zauważcie, nadal działa. My przerzuciliśmy ruch na zapasową ścieżkę,
jednocześnie nie zabijając jeszcze, nie wyłączając z użytku routera R1, który potencjalnie nadal pojedyncze pakiety, jeżeli jest tak ułożona tablica BGP, nadal może przetwarzać, natomiast gro, a najlepiej cały ruch, już idzie ścieżką zapasową. W takiej sytuacji możemy zrestartować bezpiecznie router R1, dokonać aktualizacji, wyłączyć go w ogóle z topologii sieci, nie zakłócając całego flowu danych, który nasz klient od nas kupuje. Zobaczcie, że to nie ma nic wspólnego z MPLS Traffic Engineeringiem. To nie jest na poziomie MPLS-u przerzucenie całego ruchu na zapasową ścieżkę. To jest cały czas BGP. Mamy także do dyspozycji Community Gisha, to właśnie jeden z tych dwóch dokumentów, do których link tam jest umieszczony, opisuje dokładnie sposób wykorzystywania tego community. Rozgłaszamy naszym neighborom informacje. Uważaj, ja za pewien czas określony będę się wyłączał z jakiegoś tam powodu. I my, rozgłaszając tą informację wewnątrz własnej sieci, możemy odpowiednio zaprogramować routemapy, możemy odpowiednio zaprogramować, korzystając z dostępnych scenariuszy, dostępnych mechanizmów na naszych urządzeniach, zaprogramować scenariusze, co ma się stać z tymi prefiksami pochodzącymi od tego wskazanego routera, który zaczął rozsyłać community GSHAD. Możemy właśnie obniżać local preference, możemy wyfiltrować pewne prefiksy, możemy robić dowolne zmiany, cokolwiek nam tam routemapy czy inne mechanizmy pozwalają, tak żeby ten ruch skierować na inną zapasową ścieżkę wedle określonego dla nas scenariusza, czyli dostajemy mechanizm, który daje nam bardzo dużo kontroli nad tym, co się z danym ruchem stanie. Oczywiście obie strony muszą wspierać ten mechanizm, muszą być odpowiednio zaprogramowane, inaczej to community jest ignorowane i nie będziemy mieli w stanie tutaj dla wszystkich naszych peerów to wdrożyć. Wywołanie tego GSHAD, wywołanie generalnie BGP Graceful Shutdown następuje się tak jak zamykanie sesji z tą drobną różnicą, że podajemy sobie, tu akurat na tym wywołaniu podajemy czas 30 sekund, rozsyłamy dodatkowe community i widzimy po notyfikacjach systemu, że system się, ta sesja zamknie nam się po 30 sekundach, to jest minimalny, o ile pamiętam, okres czasu, który możemy skonfigurować. I po 30 sekundach ta sesja się położy tak, jakbyśmy po prostu wykonali polecenie neighbor address IP shutdown. To jest dokładnie to samo. W momencie, kiedy chcemy podnieść tą sesję, przywracamy ją tak jak każdą normalną sesję, czyli podając jeszcze raz, usuwając polecenie shutdown z naszego neighbora. Odpowiednie zaprogramowanie właśnie rozsyłania tego komitetu odpowiednich akcji w naszej sieci spowoduje przerzucenie ruchu na zapasowe ścieżki w tym przeciągu czasu i ten właśnie parametr, ile czasu potrzebujemy na przebudowanie topologii, na bezpieczne przebudowanie, że jesteśmy pewni, że ten ruch jest na zapasowej ścieżce, jest zależny od naszej topologii i to administratorzy, znając własną sieć, powinni zdecydować, ile czasu potrzebują na przebudowanie. Gdzie to mamy? To są wydania, gdzie się pojawił ten konkretny feature. Występują także na Juniperach, inni vendorzy to wedle uznania. Natomiast warto przejrzeć release notes, bo tego funkcjonalność bardzo może nam ułatwić życie. Kolejne dwie funkcjonalności, o których chciałbym powiedzieć, to jest przede wszystkim, to jest przesyłanie informacji, o trochę więcej informacji niż tylko o najlepszej ścieżce, która istnieje nam w tablicy BGP. BGP, jak wiemy, jest konkretny algorytm, który wybiera nam z dostępnych prefiksów te najlepsze i następnie umieszcza go w tablicy routingu, żeby maksymalnie, żeby przepuszczać ruch do konkretnego peera. Natomiast to powoduje nam kilka problemów, w szczególności w bardziej złożonych topologiach, w których wykorzystujemy root reflektory. Root reflektor zbiera te informacje, które są otrzymuje od swoich peerów i następnie rozgłasza do swoich sąsiadów także informację jedynie najlepszą. To powoduje utratę bardzo wielu z punktu widzenia protokołu BGP, utratę informacji o wszystkich ścieżkach zapasowych, czy jeżeli byśmy chcieli stosować BGP Multipath, informacje także o innych potencjalnych ścieżkach, na których możemy balansować sobie ruch. W związku z tym szukamy teraz mechanizmu, w którym będziemy mogli oprócz tej najlepszej ścieżki, którą chcielibyśmy wykorzystywać z punktu widzenia protokołu BGP, także wykorzystywać pewne zapasowe ścieżki, dodatkowe informacje przekazywać naszym peerom. To jest także przydatne, jeżeli chcemy zaplanować prace, które, tzw. hitless maintenance, czyli
bez impaktu dla naszego ruchu. Jeżeli mamy zapasową ścieżkę już w tablicy, już w pamięci naszego urządzenia, to to utrata podstawowej ścieżki spowoduje automatyczne przerzucenie tego ruchu na ścieżkę zapasową bez konieczności z ominięciem pewnych bardziej zaawansowanych obliczeń i wymiany informacji. Przykład, jak to wygląda w takiej sieci, zaczerpnięty z dokumentacji akurat Cisco, ale bardzo dobrze pokazuje, co się dzieje właśnie w przypadku, kiedy używamy root reflektory. Zobaczcie, że root reflektor R1 sobie pobiera prefiksy o sieci P z dwóch routerów brzegowych, ale ten prefiks już tylko P1 jest dalej rozsyłany do routera P na brzegu sieci. To jest domyślne działanie. Rozsyłamy jedynie informację o tej najlepszej ścieżce i tak root reflektor będzie działał. Mimo że wie o dwóch, rozsyła jedną. Jeżeli podstawowa zostanie utracona, to w tym momencie dopiero może być rozgłoszona informacja o tej zapasowej ścieżce. Czyli router P tak naprawdę nigdy nie będzie wiedział, że BR4 jest potencjalnym punktem wyjścia dla ruchu z danego AS-a. Co nam da additional paths? To jest to, co powiedziałem przed chwilą. Additional paths da nam tą możliwość, że oprócz tego, że root reflektor rozgłosi nam ten podstawowy prefiks, tą najlepszą ścieżkę, możemy dołożyć drugą najlepszą bądź trzecią najlepszą ścieżkę jako dodatkową, rozgłaszaną także do wszystkich peerów. Czyli ta informacja o topologii sieci z punktu widzenia tablicy BGP zaczyna być o wiele bardziej kompletna. Nasze peery dostają dodatkowe informacje, na podstawie których mogą podjąć decyzje dotyczące routingu, bądź mogą tą informację wykorzystać w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii. Wykorzystujemy oczywiście do tego NLRI, który bardzo elastycznie pozwala nam dołączać różne informacje do prefiksów. W tym przypadku, żeby nasz router mógł rozróżnić prefiksy między sobą, wiedzieć, który jest nie najlepszy, tylko ten właśnie drugi najlepszy, doczepiany do każdego prefiksu jest 8-oktetowy tak zwany path identifier i taka informacja jest dalej wysyłana do routera. I dzięki temu, oprócz tego bez pathu, tej najlepszej ścieżki, root reflektor może rozesłać do swoich sąsiadów także dodatkowe ścieżki, które nie dość, że będą oczywiście miały ten sam subnet, tą samą naskę, mogą mieć także oddzielny inny nextop, żeby były umieszczone w tablicy. Konfiguracja. Bardzo prosta konfiguracja. Tak naprawdę znów operujemy na poziomie po pierwsze neighbora, po drugie operujemy na poziomie całego mechanizmu. Najpierw musimy powiedzieć naszemu urządzeniowi, nasz root reflektor musi się dowiedzieć, w jaki sposób ma wybierać dodatkowe ścieżki, które muszą być rozesłane do naszego sąsiada. W tym przypadku stwierdziliśmy, że chcielibyśmy rozsyłać oprócz najlepszej ścieżki wszystkie, ale mamy do wyboru jeszcze best 2, best 3 albo group best. Odsyłam do dokumentacji akurat po dokładne opisy, jak się to stosuje, które prefiksy będą. Jest dokument na stronach Cisco i w Command Guide, bodajże jest to też opisane, jak to wpływa na wybór informacji, która jest dalej rozsyłana. Następnie na poziomie konkretnego sąsiada definiujemy zachowanie, jakie chcemy, żeby było stosowane w przypadku additional paths. Możemy wysyłać, możemy odbierać dodatkowe prefiksy, bądź możemy wykonywać te dwie czynności razem. W przypadku root reflektorów oczywiście chcemy, żeby obie te akcje były tak naprawdę spełnione zazwyczaj. Natomiast w przypadku urządzeń brzegowych zazwyczaj, jeżeli urządzenie brzegowe jako jedyne ma informacje o potencjalnej ścieżce dodanej pod sieci, jedyną, unikalną i możemy dla pewności jedynie rozsyłać, jeżeli urządzenie ma informację unikalną, jedynie pochodzącą z zewnętrznego peera o danej podsieci, my tą informację możemy jedynie wysyłać do root reflektora celem dalszej propagacji, ale z punktu widzenia polityki naszej sieci możemy przyjąć, że akurat ten router brzegowy, ponieważ on służy tylko na przykład do odbioru pewnego dużego flow danych, on może nie przyjmować zapasowych ścieżek. Byłoby to działanie niewskazane. I dalej informacja o tym, jak będziemy rozsyłali ścieżki do danego neighbora. Konfigurować to możemy na wiele różnych sposobów. Po pierwsze na poziomie konkretnego address family, na poziomie konkretnego neighbora, co było pokazane na poprzednim przykładzie.
ale także możemy korzystać tutaj oczywiście z template'ów, które potem będziemy aplikowali do grupy danych neighborów. Co więcej, możemy ten mechanizm łączyć z rootmapami, dzięki czemu do konkretnych rozsyłanych prefiksów dodatkowych możemy dołączać nasze wyspecyfikowane informacje, na przykład doklejać dodatkowe community. Jest to dostępne, jak widać, na bardzo wielu platformach. Tutaj warto tylko zwrócić też uwagę na to, o jakich platformach sprzętowych mówimy, dlatego że ta funkcjonalność w przypadku NXOS-a i OS XR nie musi być dostępna na wszystkich platformach sprzętowych. Co ważne, jest to także dostępne już w dość starym softcie, już obecnie niewspieranym formalnie przez Junipera, softcie 11.4, czyli od dawna jest dostępne na Juniperach i możemy tą funkcjonalność wykorzystać w sieci, w której mamy pomieszane sobie urządzenia Cisco z urządzeniami Junipera. A bardzo, można powiedzieć, podobna funkcjonalność. Znowu chcemy zwiększyć ilość informacji, którą dystrybuujemy i z której nasz router może skorzystać. W tym wypadku skupiamy się troszeczkę bardziej na wewnętrznej redystrybucji i pomiędzy VRF-ami. Jak wiemy, możemy sobie likować pomiędzy VRF-ami odpowiednio prefiksy, po to, żeby zapewnić komunikację odpowiednio klientów, zapewnić odpowiednią topologię w obrębie jednego bądź wielu VRF-ów. Ale znów ten nasz mechanizm domyślnie działający pozwoli nam likować jedynie najlepszą ścieżkę, którą mamy w chwili obecnej wykorzystywaną. A my chcemy dążyć do czegoś takiego. Mając dwa VRF-y oprócz najlepszej ścieżki, czyli tego najlepszego naszego next-hopa gdzieś tam, chcielibyśmy także wysyłać, likować między urządzeniami, VRF-ami, także informacje dodatkowe o tych wszystkich zapasowych ścieżkach, o których jest już zapisana wiedza w obrębie konkretnego VRF-u w jakiś tam sposób. Także chcielibyśmy to przelikować do innego VRF-u. I do tego jest właśnie support for multiple source paths per redistribute route. Tak to się nazywa. Implementacja tego za chwilę pokażę jest bardzo prosta, natomiast co dzięki temu osiągniemy? Po pierwsze, ta informacja, którą chcemy, znowu zbackupujemy sobie przez likowanie większej ilości prefiksów, mamy zapasowe ścieżki. Nie jesteśmy znów zdani na to, że informacja, którą posiadamy jedynie najlepszą informację, w przypadku utraty tej podstawowej ścieżki, gdzieś tam musimy znów mieć mechanizmy odpowiednio wdrożone i poczekać, aż te mechanizmy zadziałają, żeby ta zapasowa ścieżka się wylikowała. Zauważcie także jedną rzecz. Jeżeli popełnimy tak zwany human error i mamy jakieś filtry założone na likowanie informacji pomiędzy VRF-ami i ktoś nam się pomyli, w przypadku, kiedy mamy wiele dostępnych ścieżek, jest błąd w filtrze, ta zapasowa ścieżka może nigdy nie zostać poprawnie przelikowana w przypadku awarii utraty podstawowej ścieżki. Więc jest to także dla nas protekcja, na wypadek, gdyby jakiś tam human error wystąpił. Tu mamy przykład wdrożenia tego na poziomie konkretnego adres familii. Widzimy, że jest to funkcjonalność, którą doklejamy sobie tutaj do adres familii. Mówimy dokładnie, co chcemy redystrybuować, w jaki sposób, także z jakich protokołów. Tutaj akurat jest przykład protokołu static, jest też OSPF dany. Oczywiście sama redystrybucja też musi być włączona, bo to nie jest mechanizm, który działa sobie tak na zasadzie włączenia globalnego i jesteśmy szczęśliwi, że kliknęliśmy na poziomie adres familii source paths, to jeszcze sama redystrybucja oczywiście musi być odpowiednio skonfigurowana i tak samo doklejając odpowiednie rootmapy do redystrybucji możemy dodatkowe akcje i czynności wywoływać na poziomie samej redystrybucji. Dostępność w Cisco. Tutaj się to pojawiło, więc całkiem niedawno. Teraz tak, zapobiegaliśmy pewnym niepożądanym zdarzeniom w naszej sieci. Chcieliśmy mieć ten nadmiar informacji, bądź poinformować się o tym, że coś się w naszej sieci zdarzy. Teraz skupmy się trochę na tym, jak będziemy sterowali ruchem w takim normalnym działaniu. W przypadku, kiedy wdrażamy naszą sieć, no to BGP nie jest jedynym protokołem, który działa. Gdzieś tam w naszych AS-ach działają oczywiście protokoły z rodziny IGP, które zapewniają nam komunikację w obrębie konkretnego AS-a. Ta informacja bazuje na zupełnie innych kryteriach i innych metrykach niż informacja, na której polega wybór ścieżki BGP.
I teraz ta informacja, która istnieje w protokole IGP, może być także istotna z punktu widzenia tego, jak chcemy pewną ścieżkę pomiędzy EAS-ami sobie kreować. To jest przykład, to się posłużę akurat rysunkami, przykładem, który został opublikowany jakiś czas temu na Packet Pushers. Swoją drogą, bardzo dobry serwis. Bardzo dobre rysunki, które bardzo ładnie nam pokażą, o co tak naprawdę chodzi. Mamy sieć, która składa się z dwóch AS-ów. Te AS-y mogły powstać na przykład z tego powodu, że dwie firmy się połączyły, ale sieć jeszcze nie została w pełni zmigrowana. W obrębie konkretnych AS-ów działa sobie routery, no i mamy ścieżki, które mają jakiś koszt IGP, no i protokoły IGP odpowiednio nam ten ruch wewnątrz danego AS-u kształtują. Nie byłoby problemu, gdyby to było jedynie pojedyncze połączenie pomiędzy tymi AS-ami, no bo ruch zawsze musiałby i tak pomiędzy tymi konkretnymi dwoma urządzeniami przelecieć. Problem zaczyna się tworzyć dla administratora, kiedy to połączenie jest redundowane i są dwa punkty styku tej sieci. Mamy wszystko pod kontrolą, więc możemy sobie to odpowiednio sterować. Dotychczas bardzo popularnym mechanizmem było stosowanie atrybutu MED. Jak wiemy, MED pozwala nam wymusić punkt wejścia do naszej sieci, kiedy mamy wiele peeringów pomiędzy tymi samymi AS-ami. Mówimy, aha, ja chcę odbierać ruch do mojego prefiksu, który rozgłaszam, przez konkretny węzeł i za pomocą MED-ów ja go sobie odpowiednio kształtuję. I tutaj właśnie jest przykład rozwiązania problemu z tymi dwoma wejściami pomiędzy dwoma AS-ami, kiedy stosujemy MED. Niższy MED w procesie elekcji oczywiście wygrywa, w związku z tym każdy ruch do prefiksu, który jest rozgłaszany z routera PE21, będzie automatycznie podążał z PE1 ścieżką przez ASBR12. Tu zruka jest zwalnia na dole. OK. Z punktu widzenia AS-u drugiego, tego zielonego, osiągnęliśmy nasz cel. Czyli wewnątrz naszej sieci podążamy pomiędzy routerem ASBR a routerem PE21, który rozgłasza nam konkretny prefiks. No dotarliśmy najbardziej korzystną ścieżką z punktu widzenia kosztów, które są zawarte w protokole routingu IGP. Ale z punktu widzenia AS-u pierwszego, z którego ten ruch został rozgłaszany, to nie jest optymalna ścieżka. Ona wykorzystuje połączenie tutaj między tym routerem P a ASBR-em 12, który jest z punktu widzenia topologii całej sieci najbardziej kosztowny. To może być jakiś stary frame relay, to może być jakiekolwiek połączenie, które jest niskiej przepływności. No i z punktu widzenia AS-u drugiego osiągnęliśmy efekt. My go dostajemy w najbardziej z naszego punktu widzenia optymalnym punkcie, ale z punktu widzenia całej topologii sieci, a tak jak mówiłem, w tym przypadku my administrujemy oboma AS-ami, jakiś merge firmy był i chcemy zapewnić optymalny flow danych w obrębie całej sieci, to już nie jest optymalny flow. Nie wykorzystujemy najbardziej korzystnej ścieżki. Tu powstał nam problem. Jak nam tu pomoże BGP Accumulated AGP Metric? Otóż rozwiązanie to polega na tym, że informujemy się nawzajem, jak wygląda koszt rozgłaszania ścieżki w protokole IGP, przekazując to do sąsiada w innym AS-ie, tak żeby on mógł dokonać na routerze, który wysyła tak naprawdę ten ruch, który jest pierwszy na ścieżce, odpowiedniej kalkulacji kosztu z uwzględnieniem także tych metryk IGP. W związku z tym my rozsyłamy metrykę IGP30, mówiącą o koszcie pomiędzy w ścieżce od ASBR21 przez pierwszy router P do routera PE i router ASBR22 informuje o tej samej ścieżce przez drugi router P do routera PE1 o swoim koszcie 20. Co się dzieje? Ten koszt jest odbierany przez routery ASBR w AS-ie pierwszym i router PE1, mając świadomość tego, że koszt od ASBR21 jest 30, od ASBR22 jest koszt 20. Dodaje swoje koszty IGP, które także zna poziomu BGP i wylicza całkowity koszt swojej ścieżki, który jest powiązany z metrykami IGP konkretnych połączeń w naszej sieci. Dzięki temu router może podjąć decyzję, że aha, może z punktu widzenia MED-a, który gdzieś tam rozgłaszamy, ta ścieżka jest preferowana, ale z punktu widzenia tej Accumulated AGP Metric ścieżka przez router ASBR11 jest ścieżką, która optymalnie jest o wiele lepsza.
W związku z tym mamy połączenie, przełożenie mechanizmów metryk z poziomu protokołu IGP i kosztów IGP na protokół BGP. Niestety to zaburza troszeczkę proces elekcji. Mianowicie musimy zmienić, pamiętać, że stosując IGP, my zmieniamy proces elekcji. Zaraz po local preferencie patrzymy, która ścieżka IGP ma najniższy koszt. Dlaczego? Dlatego, że ona musi być analizowana przed innymi atrybutami, tak żeby miała przełożenie na wybór naszego ruchu. To się na szczęście dzieje odpowiednio w tle. Konfiguracja. Na poziomie roadmapy stawiamy informację, że chcemy dołączać metrykę IGP do konkretnej sieci, do konkretnego, może być do redystrybucji, może być do w różny sposób to podczepiane. Mamy roadmapę, więc jesteśmy elastyczni. I następnie na konkretnym neighborze musimy także poinformować, że chcemy z tej funkcjonalności korzystać. Ona nie jest domyślnie włączona. Jeżeli tego nie włączymy, te informacje będą po prostu ignorowane. Dlatego musimy zapewnić taką sytuację, żeby na całej ścieżce ten mechanizm IGP był tak naprawdę rozpoznawany. Dostępność, nowe Junosy, nowe wydania XR-ów XE 15.4, więc się to pojawiło. Jest to wykorzystywane. Co więcej, praktycznie jeżeli mamy teraz środowiska zwirtualizowane, można sobie spokojnie zestawić laba w domu, czy to na Wirlu, czy łącząc Wirla z maszynkami wirtualnymi Junipera i zobaczyć, jak to sobie działa, nawet na laptopie to się zestawia. Kolejne dwie funkcjonalności. Na początek BGP Monitoring Protocol. O tym już wspominał Łukasz na poprzednim warszawskim wydaniu PLNOGA. Istnieje szereg akcji, które wymagają tak naprawdę dostępu do albo aktualnej, albo do historycznej tablicy BGP. Przykład to jest oczywiście analiza ścieżek, wszelkiego rodzaju planowanie ruchu w naszej sieci, analiza tego, jak zmieniał się historycznie ruch, jak się prefiksy rozgłaszały. Typowa funkcjonalność Looking Glass, która teraz często jest implementowana na zasadzie skryptów, które odpytują router od konkretne informacje. Root serwery, które tak naprawdę są routerami, które są podłączone do naszej sieci, korzystają z informacji o topologii, pozwalają na, administratorom innych systemów na uzyskanie informacji o topologii sieci operatora. Także wszelkiego rodzaju programy czy ręczne symulacje sieci, które mają za zadanie nam pokazać, jak pewne rzeczy się zmieniały bądź mogą się zmieniać, jeżeli zaimplementujemy konkretne metryki, wymagają posiadania co najmniej kopii tej tablicy BGP. Teraz mamy dużo tych prefiksów, więc tak naprawdę nikt ręcznie nie wykonuje kopii, czy nawet nie robi zrzutów i na tym się nie bawi. Dlatego powstały mechanizmy, tak jak BGP Monitoring Protocol, które mają za zadanie do specjalnego serwera przesyłać informacje o tym, co się dzieje na poziomie protokołu BGP i wszystkie powiązane informacje i zdarzenia, celem ich archiwizacji i możliwością późniejszego wykorzystania. Dlatego mamy dwa komponenty w przypadku BGP Monitoring Protocol. Po pierwsze mamy serwer, który służy za taki kolektor informacji i działa sobie za pomocą właśnie protokołu BGP Monitoring Protocol. On jest opisany w RFC. To są przykłady czterech serwerów BMP, które gdzieś są wykorzystywane bardziej niż inne. Tak naprawdę jak sobie robiłem przegląd serwerów BMP, no to tam wyskoczyło mi około 20 pozycji, ale wiele to są takie trochę studenckie namiastki w ramach prac inżynierskich czy innych dyplomowych wdrożenia tego protokołu, to z tego raczej bym nie polecał korzystać. Najczęściej stosuje się ExaBGP albo OpenBMP, które najwięcej implementacji takich produkcyjnych bądź prawie produkcyjnych się doczekały. Drugim komponentem jest klient, czyli to urządzenie, które będzie wysyłało do kolektora, do naszego serwera informacje o konkretnych prefiksach właśnie celem monitoringu, celem kolekcjonowania ich i dalszego obrabiania. My informacje zbieramy na poziomie konkretnego PIR-a jako pewien filtr wejściowy, który kolekcjonuje nam informacje i następnie wysyłane są one do centralnego kolektora. To się dzieje w dużej mierze automatycznie. My tak naprawdę to, co musimy zrobić, to na poziomie procesu BGP uruchomić BMP, deklarując jakieś tam serwery. To nie jest uruchomienie serwera BMP na urządzeniu, tylko zdefiniowanie serwera BMP, do którego będą wysyłane informacje. Jest bardzo wiele parametrów, które musimy określić przy takiej instalacji. Między innymi
jak bardzo, jak często chcemy się odwoływać do tego serwera, gdzie, jak chcemy dodatkowo maczować pakiety odpowiednim DSCP, no bo też chcielibyśmy na przykład, żeby te pakiety docierały do tego serwera, więc jeżeli mamy QoS wdrożony, no to chcemy zapewnić odpowiednią komunikację i tak dalej. Tu odsyłam do dokumentacji, żeby te wszystkie opcje poznać. I na koniec na konkretnym neighborze, z którego chcemy z wymiany zbierać tak naprawdę te informacje, aktywujemy konkretne serwery i do nich wysyłamy sobie informacje. Czyli mówimy, że od tego neighbora moja komunikacja, w szczególności prefiksy, które ja odbieram, chcemy tą informację wysyłać tutaj do serwera 1 i serwera 2, które gdzieś tam wcześniej zostały zdefiniowane. Możliwości jest bardzo wiele. Tak naprawdę to jest pewna taka platforma, która dalej odpowiednio oskryptowana, odpowiednio obrobiona mechanizmami, które programiści mogą nam dostarczyć, które możemy znaleźć skrypty w internecie, pozwoli nam wręcz w dowolny sposób na informacjach historycznych, informacjach bieżących dotyczących tego, co się dzieje w naszych tablicach BGP, dać, obrobić te informacje, dać nam konkretną informację historyczną czy przyszłościową celem kształtowania ruchu. Tu możliwości są dowolne i tak naprawdę od pewnej fantazji programistów i potrzeb administratorów będzie zależało, jakie skrypty się nam pojawią gdzieś w internecie, z których będziemy mogli skorzystać, albo które sobie sami napiszemy. Dostępność, to już zostawiam potem do przejrzenia. I na koniec chciałem jeszcze parę słów powiedzieć o BGP FlowSpec. Zasadniczo idea jest taka, mamy sobie protokół BGP i teraz wiemy, jak ten protokół działa. Wymieniamy informacje o prefiksach, kształtujemy sobie ścieżki. Natomiast idea FlowSpec jest taka, że chcemy dokleić do tego protokołu dodatkowe informacje dotyczące filtrowania, pewnych konkretnych flow danych, które nam się nie podobają, z jakiegoś powodu nam się podobają i żeby one dalej razem z tymi informacjami w BGP w jednej tablicy były odpowiednio przesyłane pomiędzy neighborami. Oczywiście, do tego celu, na przykład, który za chwilę przedstawię, przykładowego, moglibyśmy wymyślić skomplikowany dodatkowy protokół, tylko pytanie jest po co? Jeżeli już mamy BGP zaimplementowane i wiemy, jak ten mechanizm działa w warstwie sieciowej, jak to się rozgłasza między sobą, jakie mamy kryteria rozgłaszania choćby danych informacji, po co wymyślać drugi raz koło? Doklejmy coś do tego BGP, żeby uzyskać funkcjonalność, którą nam jest potrzeba. I przykładem takiego rozwiązania między innymi właśnie pokażę tutaj, jak może ono być wdrożone, żeby chronić się przed atakami DDoS. Sam FlowSpec jest zdefiniowany w RFC. Można sobie odpowiednio doczytać informacje. No to jest dość duży dokument, tam chyba 40 parę stron, 60 parę stron, ile pamiętam. Bardzo technicznie zapisane, jak to jest doklejane, w jaki sposób, na te potrzeby, jak są role definiowane. Na potrzeby tego RFC definiuje nową parę AFI, SAFI, którą wykorzystujemy, więc tutaj odsyłam pasjonatów już bezpośrednio do dokumentu RFC. Natomiast ja chciałem pokazać troszeczkę bardziej praktycznie, jak to wygląda. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy operatorem internetowym, dajemy content do internetu, mamy połączenie do operatora i ten operator gdzieś tam ma swoją sieć i dalej się pieruje z innymi. Więc w typowej sieci, no my sobie mamy tutaj przydzielony, załóżmy, prefiks 24, my ten prefiks będziemy rozgłaszali, on się dalej potem rozgłasza pomiędzy neighborami naszego operatora, jest dalej rozgłaszany do internetu, do jego peerów i dzięki temu nasi klienci mogą się dołączyć do naszych serwerów i korzystać z tych usług, które my im oferujemy. Niestety zdarza się coraz częściej, bo to jest coraz tańsze, że mamy atak na naszą sieć. Jakiś zły człowiek zaczyna strzelać do nas DDoS-em, co tak naprawdę powoduje, że nasz serwer przestaje być dostępny. No zasoby nam się kończą, bo pasmo nam się kończy. Co byśmy nie robili, jesteśmy zalewani tak, że nikt nie jest w stanie z naszych usług skorzystać. Jednym z rozwiązań tego problemu jest oczywiście BGP Blackholing. Jesteśmy w stanie, w porozumieniu z operatorami, którzy obsługują funkcjonalność BGP Blackholing, rozesłać oprócz naszego prefiksu /24 odpowiednio zamarkowany prefiks mówiący o tym samym serwerze, przepraszam, błąd na slajdach, to powinno być 50 na czwartym oktecie, z odpowiednio zamarkowanym, markowane przez community, który powie naszemu operatorowi, aha, wyfiltruj cały ruch do tego mojego serwera. Co się dzieje? To community jest rozpoznawane w sieci operatora, operator ma założone filtry i cały ruch na brzegu sieci, który będzie do tego adresu
naszego serwera kierowany, zostanie wyfiltrowany atak ustanie. Jeżeli mamy wiele usług, no to te inne usługi, jeżeli nie są w tym momencie atakowane, oczywiście będą mogły normalnie działać, łączenie jest wysycone. Czy osiągnęliśmy pewien cel, atak został zablokowany, osiągnęliśmy tylko jeszcze trochę cel niezamierzony, bo wyfiltrowaliśmy jednak cały ruch do tego serwera naszego, a nie tylko ruch ten, który pochodzi od atakującego. BGP FlowSpec daje nam troszeczkę inną możliwość podejścia do problemu. Oczywiście znów działa ten atak, są pewne zasoby, my przystępujemy do działania, identyfikujemy, że to DDoS, zbieramy jakieś parametry związane z tym atakiem, na przykład wiemy, że to są paczki UDP, wiemy, jaki mają średni rozmiar, jesteśmy w stanie jakoś ten ruch scharakteryzować. W związku z tym FlowSpec pozwoli nam na rozgłoszenie do naszego operatora informacji związanych właśnie z ruchem, który gdzieś tam jest charakterystyczny dla tego ataku, który chcemy wyfiltrować. Na przykład tutaj, każdy ruch, informujemy, że interesuje nas UDP, każdy ruch poniżej 30 kilobajtów, chcemy rate limitować do 5 mega, to jest taki bezpieczny poziom, że widzimy, że ten atak jeszcze sobie kiedy będzie trwał, kiedy się skończy, natomiast mając rurę 100 mega, no to takie 5 mega ruchu dodatkowego nam zupełnie nie przeszkadza. Ta informacja dalej jest oczywiście rozsyłana do operatora, który implementując odpowiednie filtry jest w stanie wyfiltrować ruch na poziomie nie tylko samego prefiksu docelowego, ale na poziomie dodatkowych parametrów, które my mu przekażemy. Dzięki czemu atak jest wyfiltrowany, względnie wyfiltrowany, zmniejszony do takich poziomów, że nam bezpośrednio nie zagraża naszemu biznesowi. Natomiast trafik, który jest nadal od naszych klientów, który nie podlega tym parametrom, bo na przykład mamy tu serwer www, więc mamy sesję TCP, a nie połączenia UDP, no to w tym momencie ten ruch nadal dociera prawidłowo do naszego serwera. To jest także to, co pokazałem, w szczególności, że to my rozgłaszamy tą informację bezpośrednio na styku z operatorem, to jest taka trochę utopia, bo oczywiście operator nigdy nie zaufa nam na tyle, żeby pozwolić bez żadnej kontroli wstrzyknąć jakieś informacje do swojej sieci. Więc tak naprawdę stosuje się tutaj, trzeba współgrać z operatorami. Operatorzy w tym momencie stawiają specjalne urządzenia, dedykowany router czy dedykowany serwer, który traktowany jest jako zaufany i to oni, weryfikując dane od nas, ewentualnie dając nam dostęp do portalu, którym oni będą mogli, my wstawimy parametry, oni jakoś tam akceptują mniej lub bardziej automatycznie, to właśnie ten konkretny serwer zaufany będzie wstrzykiwał informacje wewnątrz sieci operatorskiej, czyli nie bezpośrednio my jako peer to robimy, tylko operator to robi jako z poziomu swojej zaufanej maszyny. Więc to jest tak naprawdę, tak wygląda scenariusz wdrożenia. Dostępność. Jak widzimy, Juniper już od dawna, to znowu w zależności troszeczkę od platformy, już w starym bardzo softie wspierał FlowSpec, czy w przypadku Junipera tutaj FlowSpec miał dwie specyfikacje, z tych 7.3 to jest w wersji pierwszej, więc ona jest trochę niekompatybilna z tym, co na przykład wspiera Cisco. Czy mamy czas na pytania?